Cześć, witam Was w kolejnym wideo poświęconym grom. Tym razem zasiadam za konsolą ja i przygotowałam dla Was 5 najfajniejszych gier dla dziewczyn. Zaczynamy! Na piątym miejscu uplasowałam grę o tytule Unravel. Jest to sympatyczna, zręcznościowo-przygodowa gra, w której wcielamy się w sympatycznego stworka stworzonego z czerwonej włóczki. Poszukuje on swojej rodziny i właśnie dzięki temu gra ma troszkę taki charakter melancholijny, przynajmniej ja to tak odebrałam, ale zawiera też wiele fajnych akcentów, bardzo fajna grafika, przyjemnie się to ogląda, przyjemnie się gra, stworek też jest bardzo fajnie odzwierciedlony. Jest to gra przygodowo-zręcznościowa i taka logiczna, bo musimy pokonać różne przeszkody, które no nie zawsze rozwiązanie jest oczywiste, więc trzeba troszkę pomyśleć. Ale jak na taki leniwy wieczór jesienny, powiedziałabym, że bardzo fajna, sympatyczna gra. Na czwartym miejscu znajduje się gra Bejeweled 3, w której musimy kolorami układać kamyczki, w ten sposób zdobywamy punkty. Jest to gra zręcznościowa, przechodzimy na coraz to trudniejsze plansze, poziomy, jest o dziwo bardzo wciągająca. I myślę, że kobietom znana, bo z moich doświadczeń wynika, że dużo dziewczyn w nią gra. Bardzo jest popularna i okazuje się, że mężczyźni niekoniecznie potrafią, bo jeszcze lubią w nią grać. A to z uwagi na wielokrotność tych kolorów i kamyczków kolorowych i w ogóle. My mamy jednak taki zmysł wynajdywania tego szybciej niż mężczyźni. Także ja grałam w nią bardzo długo, bardzo mi się podoba i pasuje na miejscu czwartym. Trzecie miejsce należy do popularnej serii gier Tomb Raider, czyli przygód pani archeolog Lara Croft. Dlaczego jest to pozycja dobra dla kobiet? Ponieważ wcielamy się w rolę właśnie kobiety. Kobiety silnej, niezależnej, nieustraszonej. Być może jest ona dla nas inspiracją. Po drugie, podziwiamy piękne krajobrazy i odkrywamy historię, ponieważ znajdujemy różne ruiny, zamki, zabytki. Super rzecz. A po trzecie, kto z nas nie chciałby się wcielić w Angelinę Jolie? Na drugim miejscu plasuję przegenialny tytuł, który może być zaskoczeniem, ale jestem pewna, że wśród naszych widzów też są panie, które pasjonują się tym sportem, czyli wyścigami. Chodzi o Forza Horizon 4. Gra ma świetną grafikę, no wiadomo, temat przewodni to są wyścigi. Ja powiem szczerze, że bardzo przyjemnie mi się w to grało właśnie ze względu na tą grafikę, na wygląd samochodu, które możemy personalizować, mogą być nawet różowe, jak kto lubi. Ogólnie fabuły tam zbytnie nie ma, to wszyscy wiemy prawdopodobnie, ale naprawdę, jeżeli dziewczyny lubicie szybkie samochody, takie emocje związane właśnie z wyścigami, to jest świetna gra. No i miejsce pierwsze. Tytuł, którego nie można nie znać. Naprawdę, każdy na pewno go znał i każdy z pewnością w to grał. Chodzi o The Sims, a konkretnie o The Sims 4. Wierzę, że większość chyba dziewczyn grała w pierwszą wersję tej gry. Teraz już możemy cieszyć się czwartą odsłoną, która jest no nieporównanie lepsza od pierwszej wersji, bo polepszyła się poprzez grafika. Możemy robić dużo więcej różnych rzeczy, ale ten symulator życia, przyznamy chyba, że jest jednym z najbardziej genialnych i wciągających symulatorów, bo no, możemy robić w Simsach praktycznie wszystko, a szczególnie romansować, to jest właśnie to, co lubią panie. I też zakładać rodzinkę, wiadomo, to są takie dziedziny, które nas interesują. Bardzo fajnie się to gra, grafika też jest świetna. Co mogę powiedzieć ze swojej damskiej strony, to to, że niestety niekoniecznie fajnie się użytkuje to na padzie, czy no, w tej grze po prostu, bo raczej myszką jest zdecydowanie łatwiej posługiwać się, kiedy robimy takie konkretne ruchy, a szczególnie podczas budowania domu i urządzania. No niestety konsola jest, mam wrażenie, zbyt delikatna. I tak musimy bardzo się tym namęczyć, żeby sobie tak wszystko fajnie poukładać. No to jest jedyny minus jakby tej gry konsolowej, ale tak to jest świetna, jest to hit nad hitami i chyba
każda kobieta kiedyś miała przygodę z tym tytułem. Także The Sims 4 to jest nasze, moje pierwsze miejsce z tych 5 topowych gier na Xboxa. To właśnie jest topowa piątka gier dla dziewczyn wybranych przeze mnie na Xboxa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!